Początek roku zawsze wiąże się z ogromem prac. W pierwszych 2-3 miesiącach pozyskanie idzie pełną parą. Dziś przedstawię Wam historię pewnego zrębu, na którym pracowaliśmy zimą 2019 roku. Zawsze, kilka dni wcześniej przed przystąpieniem do prac na nowej powierzchni, wybieramy się z tatą do lasu, aby dokładnie ją obejrzeć. W głowie układa się plan działania. Ustalamy kolejność prac, kierunki obalania, miejsca na zrywkę tartaku oraz drewna stosowego. Wszystko musi być dokładnie przemyślane. Nic nie jest dziełem przypadku. Styczeń tego roku był mroźny. Później pogoda była coraz bardziej kapryśna, to też zobaczycie ujęcia zarówno z lasu pokrytego śniegiem, jak i odwilż i wiosenną aurę. Zacznijmy od ogólnego spojrzenia na powierzchnię. Oddział 43. Powierzchnia, która miała zostać wycięta już kilka lat temu, jednakże z różnych powodów cięcia były wstrzymywane. Kolorem czerwonym zaznaczony jest teren, na którym będą prowadzone cięcia rębne gniazdowe. Na żółto zaznaczyłem mniej więcej ułożenie gniazd, a ten duży żółty trapez wyznacza dodatkową trzebież, która również była prowadzona w tym samym czasie. Drogi wywozowe zaznaczone są na niebiesko. Strzałka oznacza drogę asfaltową. Jak możecie zauważyć, zrywka nie będzie odległa. Zresztą, jak zwykle na naszym leśnictwie. Nadleśnictwo od lat dba, aby sieć dróg wywozowych była gęsta i dobrze utrzymana. Na drogi wysypywany jest tłuczeń, co miało miejsce również przy tym zrębie. Po raz kolejny wsparł nas harwester, tym razem, aby powycinać gęsty świerkowy podszyt. Maszyna zrobiła to w 3 dni, nam zajęłoby to ze 2 tygodnie. Nasze moce przerobowe były spore, mimo to na świerku się nie przyspieszy. Dołączył do nas nowy pilarz. No, może nie taki nowy, bo Andrzej już z nami pracował. Zrobił sobie rok przerwy i wrócił. Wszak ciągnie wilka do lasu i wbrew pozorom nie tak łatwo zmienić branżę, jeżeli lubi się to, co się robi. Mamy zgraną ekipę. Każdy wie, co ma robić. Nikogo nie trzeba pilnować i poganiać. 6 osób, 4 pilarzy i 2 osoby na zrywkę. Dzień, jak zwykle, zaczynamy od rozpalenia ogniska. Dobrze jest się ogrzać i wysuszyć w czasie przerwy śniadaniowej. No i samo śniadanie przy ognisku zawsze jakoś tak lepiej smakuje. Pilarki, na jakich bazujemy, to Stihl MS362 oraz Husqvarna 372XP. Ta druga służy do ścinki grubych sztuk, natomiast Stihl wykorzystywany jest do krzesania oraz manipulacji surowca. Zlecenie jest na kłodę o wymiarach 3,80 oraz 5 metrów. Kłoda będzie wyrabiana z cieńszych sztuk. Grubsze, czyli takie w drugiej i trzeciej klasie grubości, będą przeznaczone na dłużyce. Drewno jest wyrabiane przy pniu, co oznacza tyle, że po ścięciu od razu manipulowane są kłody. Jako, że właśnie kłoda była pilnym zamówieniem, robiona była w pierwszej kolejności. Czuby zostawiane były w całości, by następnie albo złożyć je na gnieździe, tak aby nie przeszkadzały, albo wywieźć poza teren zrębu. Ich przeżynka na papierówki nie była na ten moment istotna i zajęliśmy się tym dużo później. Wywożeniem czubów zajmował się Marcin, zasiadając za sterami Belarusa 820 oraz Palmsa. Ja w tym czasie zrywałem kłodę, ale w ramach możliwości również wyciągałem czuby z gałęzi i składałem je po kilka na kubkę. Ten sposób znacznie ułatwił nam późniejsze wyrabianie papierówki. Pilarze nie musieli przedzierać się przez gałęzie na zrębie, wszystkie czuby były na czystym terenie. Zrywka papierówki również przebiegała dużo sprawniej.
Kiedy uporaliśmy się z kłodą, przyszedł czas na tartak. Tu został wykorzystany Ursus 914. Piotrek zajął się zrywką, ja natomiast sprawdzałem się w roli pomocnika zrywkarza. Rola pomocnika nie sprowadza się tylko do zapięcia łańcucha. Taka osoba musi również pokazywać zrywkarzowi, gdzie i w jaki sposób ma podjechać. Przygotować legary pod tartaczkę i obserwować traktor, sprawdzając co jakiś czas, czy nie ma żadnych awarii, jak na przykład wyciek oleju. A awarie sprzętów trochę nas prześladowały. Pęknięta pompa podstawy hydraulicznej w stepie. Pęknięta obudowa pomp w Belarusie 952. Głowica w tym samym ciągniku i kilka innych. Ale to jest temat na osobny odcinek. W kilku przypadkach pomógł mi kolega Mateusz z Dirty Garage. Link do jego profilu będzie podlinkowany w opisie filmu. Jeżeli szukacie specjalisty od naprawy ciągników, to dobrze trafiliście. Wywóz trwał na bieżąco. Z początku roku jest duże zapotrzebowanie na drewno i ciężarówki czekały na załadunek już o świcie. Czasem jeden odbiorca przyjeżdżał kilka razy dziennie, co było nam bardzo na rękę, ponieważ nigdy nie brakowało miejsca na zrywkę. W następnej kolejności zajęliśmy się trzebieżą. Była ona problematyczna ze względu na gęsty podszyt, który nie mógł zostać uszkodzony. Jest to powierzchnia testowa, gdzie kolejne pokolenie drzew ma być z odnowienia naturalnego. Oczywiste jest, że straty muszą być. Naszym zadaniem było to, aby zniszczenia podszytu były możliwie najmniejsze. I chyba nam się to udało. Ostatnim etapem prac było wyrzynanie papierówki. Ułożenie czubów na czystej powierzchni, dodatkowo na legarach, znacznie ułatwiało pilarzom pracę. A zrywka tak przygotowanego materiału to czysta przyjemność. I na dziś to wszystko. W przygotowaniu są kolejne odcinki, które jestem pewien, że Was zaciekawią. Jeżeli są jakieś tematy, które Was interesują, piszcie. Być może uda mi się przygotować materiał na zadany temat. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze oraz łapki w górę. Tworzenie filmów dla Was to czysta przyjemność. Do usłyszenia za jakiś czas. Cześć.